Unikalność treści jest właściwie kluczowa już od lat, natomiast to, co widzimy teraz w wypadku treści w e-commerce, jest to, że zmienia się troszeczkę sposób, w jaki muszą być dostarczane. Czyli e-commerce niekoniecznie muszą się teraz bardzo mocno, nie muszą dostarczać treści tylko i wyłącznie związanych z produktem, ale także z tym, jak ten produkt jest używany. Więc treści blogowe, treści kontentowe w e-commerce'ach zyskują bardzo mocno na wartości. To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ my z poziomu platformy WordPress widzimy też, jaki content jest najczęściej używany na rynku polskim wśród e-commerce'ów. I w pewnym momencie oczywiście wszyscy zachwycnęliśmy się AI-em, natomiast widzimy teraz, że te treści, które są relatywnie powtarzalne według pewnego klucza modelu językowego, którym jest AI, i tak naprawdę treści pisane ręcznie przez copywriterów mają zupełnie inny wydźwięk i dają zupełnie inne value tak naprawdę e-commerce'om podczas budowania swojej widoczności wyszukiwarki. Będę się skupiał też na kontencie, więc AI nie jest niczym złym oczywiście w e-commerce'ie. Powiedziałem wcześniej, że trochę się nim zachłysnęliśmy i to jest prawda, natomiast umiejętne wykorzystanie AI-u przy też odpowiednim content checku, który najczęściej jest już robiony przez osobę, na pewno może pomóc zoptymalizować koszt tak naprawdę produkcji tych treści dla e-commerce'ów oraz kolejną rzeczą treści blogowe, które będą opowiadać o tym, czym naprawdę, jak można użyć na przykład produkty, które sprzedaje e-commerce, pozwolą także dużo lepiej wpasować się w zapytania, które klienci wpisują bezpośrednio w wyszukiwarki. I to jest pewna nisza, którą jeszcze można eksplorować.